mamy praktycznie wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, a także przyszłych adeptów, bo jest tutaj bardzo wielu studentów różnych kierunków, bo nie tylko kierunku pielęgniarstwo. Tutaj postawiliśmy przede wszystkim na dyskusję, na to, żeby ludzie z całej Polski reprezentujący różne zawody mieli możliwość się wypowiedzieć, zapytać, podpowiedzieć, bo w różnych miejscach pracuje się jednak inaczej i dlatego uważam, że to sukces jest taki duży tego przedsięwzięcia. Pacjent z intensywnej terapii bądź pacjent wymagający intensywnej opieki no jest w tej chwili praktycznie na wszystkich oddziałach szpitalnych, więc tutaj postanowiliśmy też zgromadzić takie grono osób, które będą mogły się wymienić doświadczeniami w takiej całościowej opiece nad pacjentem, tak, nie ograniczając się tylko do intensywnej terapii. Pewien przekaz z wykładów, jak na przykład wczoraj nawet był pan profesor Machała, który też przekonywał pielęgniarki, że są samodzielne. Forma proponowanej konferencji jest bardzo odpowiednia, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń, o umiejętności praktyczne, doskonalenie swojej wiedzy. Także jest to bardzo ciekawa forma konferencyjna i życzę organizatorom, aby każde kolejne forum również miało taki aplauz i takie zainteresowanie. Mam wrażenie, że tutaj organizatorzy postawili nacisk na wykorzystanie maksymalnie nazwy wydarzenia. Czyli jest to faktycznie forum, gdzie ten czas na dyskusję jest w zasadzie nieograniczony. To nie są tylko pytania, które słuchający zadają prowadzącemu, ale też zadają sobie wzajemnie. I wydaje mi się, że taka formuła była bardzo potrzebna. Pierwsze forum pielęgniarstwa anestezjologicznego, które jest organizowane znowu w tak pięknych tutaj okolicznościach w Zakopanem, chyba przeszło najśmielsze oczekiwanie wielu z nas, między innymi i mnie. Dlatego, że po pierwsze jest bardzo dużo osób, które ta konferencja zgromadziła. Ja myślę, że będzie kontynuowana cały czas i będzie i drugie, i trzecie, i czwarte, i piąte forum, tak samo jak forum leczenia ran, które również przez firmę Everet jest organizowane. Są to bardzo dobre wykłady, bardzo dobre, można się spotkać z mądrymi ludźmi z całej Polski, z którymi na co dzień no, nie mamy możliwości spotkania się i pogłębiania naszej wiedzy. Głównych obszarów, z których właśnie czerpie medycyna ratunkowa, jest właśnie medycyna stanów nagłych, medycyna intensywnej terapii, anestezja. To jakby w naszym obszarze działania to jest najbardziej dynamiczny obszar opieki nad pacjentem, który z naszej strony wymaga korzystania z tych dobrodziejstw, z tej wiedzy, która jest praktykowana i która jest wdrażana w intensywnej terapii, opiece i anestezji. Na pewno zainteresowanie jest ogromne, widać to po ludziach, są głodni wiedzy, są głodni tej dyskusji. Widać było już po pierwszym bloku i wczorajszym i dzisiejszym, tym piątkowym, że w gościach, którzy przybyli na tę konferencję, jest duża potrzeba tego dialogu, stąd też ten czas pierwszego bloku piątkowego bardzo się wydłużył, ale nikt nie marudził, tylko każdy był zadowolony, że mam pole do tego, żeby uzyskać odpowiedź i zadać pytanie na interesującego tematy. Ja bardzo bym chciał, żeby ta przyszłoroczna
konferencja była równie duża, jak nie większa, bo wiadomo, że im więcej osób, tym jest fajniej, trochę trudniej dyskutować, ale jednak postaramy się dać temu radę. No i zapraszamy chyba wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich bardzo serdecznie i stawiamy w ogóle na ludzi, którzy wchodzą do zawodu, żeby ta praktyka się zmieniała, więc bardzo zachęcamy ludzi młodych, studentów, młode pielęgniarki, młode oczywiście doświadczeni też nam są potrzebni i też serdecznie zapraszamy.